Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie. Do czytania z kart anielskich. Ja nazywam się Grace, a czytanie z kart anielskich z Grace jest na miesiąc maj 2018 dla moich kochanych znaków wodnych. Raków, skorpionów i ryb. I zaczynamy od razu, kochani. Od raczków. Raczków, nie takich znowu nieboraczków. I mam nadzieję, kochani, że to udowodnicie w miesiącu maju. Bo ja widzę, wiecie, dla was i dla skorpionów, wszystkie główne, początek, środek i koniec miesiąca, wiadomości to główne arkany. Czyli kiedy są główne arkana, to znaczy, że siły wyższe pokazują wreszcie, co powinno być zrobione i robią za nas. Ponieważ Uran 15 maja wchodzi, boom, do życia z nowym księżycem i Mars w wodniku, Uran w byku i nów księżyca w byku, więc faktycznie dużo energii takiej, boom, stało się. Okay? Niespodzianka. No więc wy, kochani, macie na dobry początek świat. Ostatnia główna arkana. Świat stoi przed wami otworem. Gdzie idziecie? Co będziecie robić? To znaczy, że jakaś faza waszego życia kończy się. Coś się kończy w maju, coś znajduje wreszcie fazę zakończenia. Skompletowane, zrobione. I czas będzie zaczynać pisać nowy rozdział powieści, który zaczyna się przy pełni księżyca w strzelcu 29 maja, gdzieś wokół tego czasu, koniec miesiąca przechodząc do czerwca. A więc maj jest zakończeniem, kulminacją. Okay? Teraz, dla niektórych skończyliście coś ciekawego związanego z waszą pracą, z projektem. I może osiągacie wielki sukces. No bo mi tu karta dla ryb spada, kochani. I teraz, jeśli chodzi o miłość, dla tych, którzy są w związkach, prawdziwa miłość. Wiecie, dla was to tu słyszę, że wy poznajecie kogoś, albo poznaliście, albo jesteście w jakimś związku, i to jest prawdziwa miłość. Wow, to jest romans. To jest piękna rzecz. I dlatego może postanowiliście zakończyć być wolnymi. To ktoś powinien usłyszeć. Chcecie teraz podróżować, jechać na drugi koniec świata, gdzie by to nie było. Bo tam woła was prawdziwa miłość. Ale dla niektórych słyszę, że to będzie prawdziwa miłość, pasja, serce. Że jest coś, nowa praca, nowa kariera, nowy biznes, ludzie, rodzina i tak dalej. Tam możecie poznać swoją prawdziwą miłość. Ale tak naprawdę na razie ta prawdziwa miłość oznacza dla was życie z pasją, kochanie swojego życia, kochanie samych siebie, co jest piękne. Teraz dla tych, którzy są wolni, zasługujesz na prawdziwą miłość, drogi raku. Ona nie strzela w ptaka ani w chmurę. Ona strzela w dziesiątkę. Ona wie, czego chce. Ona wie, kim jest. Więc tak samo i wy. Wreszcie musicie postanowić, czego naprawdę chcecie i przestać byle gdzie kierować swoje myśli, siły, uczucia, energię, może nawet i pieniądze. Naprawdę wiedzieć, czego się w końcu chce, żeby to osiągnąć. I widzę, że wyraźnie mówię, świat stoi przed tobą otworo i pomagająca, wspomagająca wiadomość to jest bądź liderem, a nie owcą. Trójka, powiedz coś, usłysz coś. Komunikuj swoje potrzeby. Także pokaż swoje talenty, swoją kreatywność, swoje dary boskie. Okay. Wiedzieć, kim się jest. Masz w rękach tyle władzy, tyle power, tyle siły, tyle mocy. Co z tym zrobisz, drogi raczku? Teraz. Siły po drugiej stronie, nasi najbliżsi, nasze anioły i tak dalej,
mówią nadzieja, to jest od nich wiadomość specjalna, którą każdy znak otrzymał. Twoi najbliżsi po drugiej stronie, w świecie duchowym, wiedzą, kiedy wyciągnąć rękę, kiedy widzą Cię w niskim punkcie, kiedy potrzebujesz pomocy. Czy jesteś w trudnej sytuacji, czy z kimś masz jakieś problemy i z czymkolwiek w ogóle problemy, pamiętaj, jest zawsze nadzieja. Nadzieja na lepsze jutro, nadzieja na odzyskanie czegoś, nadzieja na zostanie kimś, nadzieja na bycie samodzielną, uwolnioną, szczęśliwą i zakończyć to, co już nie działa w Twoim życiu. Czasami to jest system myślenia, który nas trzyma przy starej rzeczywistości. Tak samo myślimy, osiągamy te same rezultaty. Coś robimy tak samo, myślimy tak samo, mówimy tak samo i bum, mamy to samo. Ktoś to potrzebował usłyszeć. Teraz środek miesiąca, kiedy mamy i ten nóg księżyca, i Mars przechodzi zmianę planetarną, i Uran wchodzi do byka na 7 lat. Wy macie pięknie pokazane tutaj, że czas być jak cesarz czy cesarzowa. Nie ma różnicy. Czwórka. Podejść praktycznie do życia. Z jednej strony mieć współczucie, z drugiej strony komunikować się z całym światem, poznawać świat. Może podróżować, bo macie już drugi raz świat. Okay? Czyli to, w czym nie ma serca, to już w ogóle nie ma sensu. Bo tu macie tak, że widzicie dwójkę, że wreszcie spotykamy się, że jesteśmy razem. A więc to, co nie miało sensu, to padnie, zakończy się. A to, gdzie będzie wasze serce, gdzie będziecie chcieli współpracować z innymi, gdzie będzie wam dobrze, pójdziecie w tą stronę. Cieszę się ogromnie. Teraz koniec i mamy pełnię księżyca w Strzelcu 29 maja. Wy macie jedynkę. Magik. Zaczynacie coś od początku. Teraz. Ja zawsze przestrzegam, ile razy widzę tę kartę, bo to jest piękna karta. Dla tych, którzy myślą pozytywnie. Którzy nie są w dołku, tylko okej, to są moje lekcje. Jakich lekcji muszę się nauczyć i z tego dołku uciekam. Uciekam od tych wszystkich, którzy podcinają mi skrzydła, którzy są negatywni, którzy plują mi w ucho tylko to, co jest dla mnie niewłaściwe. Bum. Świat stoi przede mną otworem. Więc takim droga będzie pokazana synchronistycznie i wyjdę z tego łatwo. Ale tym, którzy nie lubią zmiany i dalej sobie pozwolą na to, na co nie powinni, i dalej będą negatywni, i dalej pesymistyczni, wszystko widzieć w ciemnych kolorach i mówić to samo, co zawsze mówili, tam ich weźmie na tą drogę ciemno dalej i pogłębi. Ten, co się martwi, kto przewiduje najgorsze, będzie jeszcze bardziej tam, co sobie przewiduje. Wspomagająca tę kartę, taką dorzuciłam dodatkowo, jest córka. To może być córka, to może być wnuczka. Ktoś, kto w wieku jest od 13 do 17 lat, może ci coś, kochany raku, podpowiedzieć. I to będzie mądrość życiowa. To będzie mądrość dla ciebie, która podejmie ci podjąć decyzję. Może będą widzieli coś i powiedzą, na przykład nawet nie tylko dzieci, ale i wnuczek, wnuczka. To nie tak. To trzeba by było inaczej. Albo rzucą jakieś słowo, czy rzucą jakieś zdanie i ty to usłyszysz. I bum, teraz już będziesz wiedzieć, co masz robić. Więc ktoś potrzebował też to usłyszeć, ok? Kochani, zapraszam na spotkanie w Whippany, New Jersey 21 kwietnia 2018 na spotkanie ze mną o 10:30. Pod spodem jest link, gdzie można pójść i dowiedzieć się więcej. Zapraszam na czytanie z uzdrawianiem, którego link, idziecie po prostu na moją stronę internetową główną i tam pod moje usługi będzie maj 2018, więc można to wykupić. Ja prześlę link wam poprzez e-mail. No i wreszcie może zobaczymy się na Krecie na początku maja, kochani. Także do zobaczenia. Dla tych, z którymi się spotkam. Wiadomości też są na mojej stronie internetowej. Buziaczki!
uściski i do kolejnego razu. Moje drogie skorpiony, a co dla Was na maj 2018? No dla Was, kochani, tak jak i dla raka. Nawet możecie sobie tego raka obejrzeć. Ponieważ rak miał 3 główne wiadomości na początek, środek i na koniec główne arkana. I tak samo Wy macie. Ryby tak już nie mają, ale rak i skorpion mają właśnie podobnie, że co nie daliście rady sami zrobić, to teraz za Was będzie zrobione. Kosmos za Was to zrobi. Okej. Nie chcieliście, boom. Do pewnego stopnia i ryby, ale ryby mogą zadecydować, czy one tak chcą, czy nie chcą. Teraz, co Wy macie, kochankowie? Kochankowie. No więc związki mogą być ważne. Była pełnia księżyca w Skorpionie 30 kwietnia. I Ty wchodzicie tu z kochankami. A więc, jeżeli musicie podjąć jakąś decyzję, to podejmijcie je od serca, jeżeli chcecie dobrego zdrowia. Tu zaraz jest czakra serca, obok wspomagająca. Niektórzy z Was, podejrzewam, że nie kierują się sercem, tylko zupełnie innymi względami, które niestety nie przyniosą koniecznie dobrego zdrowia i dobrych rezultatów. Więc naprawdę warto w to wejrzeć. Ci, co są w związkach, zacznij wąchać róże. Ja wiedziałam, że ta karta będzie, tylko nie wiedziałam dla kogo. Wiedziałam, że dla znaku wodnego. Jest dla Was skorpiony drogie. A więc oto jest to. A ta róża naprawdę pachnie, słuchajcie. Bo ta druga już nie pachnie, ale ta... Och, coś przepięknego. Cieszyć się życiem. Zatrzymać się, spowolnić. Nie oczekiwać nie wiadomo czego. Tylko przyjrzeć się, wąchając te róże, przyjrzeć się, gdzie jest Wasze serce. Czy to, co wybieracie, wybraliście, Wasze serce jest w tym, czy może nie. To jest rada dla moich drogich skorpionów. Przyjrzeć się, czy jest w tym Wasze serce. Dla tych, którzy są wolni, religijne, spirytualistyczne wartości i tak dalej, poglądy mogą powodować, że nie jest łatwo znaleźć kogoś. Wcale się nie dziwię, jeżeli Wy jesteście na przykład bardzo spirytualistyczni i teraz spotykacie kogoś, kto jest bardzo logiczny albo bardzo praktyczny i mówi Wam, jaka intuicja, proszę mi dowody pokazać. Mówisz o UFO, przyprowadź go tutaj, zaproś na kolację, niech ja usiądę i dotknę go. Zawsze to lubię ten przykład podawać. Ok? Jaka intuicja? Proszę mi tu praktycznie to udowodnić. No więc to nic z tego nie będzie. Więc to jeden z kolei jest takiej religii, inny jest innej religii. Jeden jest takich poglądów, drugi taki. Jeden takiej kultury poglądowej, religijnej, drugiej innej. Więc tu mogą być jakieś zgrzyty. Słuchaj własnego serca. Co świat duchowy pokazuje? Że nowy początek już jest na horyzoncie. Już zapowiadają. Nowy początek na horyzoncie. Wszystko w życiu wibruje i porusza się. Więc tak samo i w życiu następują zmiany, bo muszą nastąpić. Ostrzegamy, że jest nowy początek na horyzoncie. Miej odwagę i wiarę, że to jest wszystko dobre dla Ciebie, bo już Ty będziesz teraz w maju czuć, że coś Cię goni. Już ja to czuję, że od tej cały 2018 rok coś czujesz. Ale szczególnie coś się wydarzyło w tym pełni księżyca. Poprzednio waga, teraz... ta waga, która była w marcu, waga odgrywa jakąś ważną rolę. I dla kogoś tam, albo sprawiedliwość, bo z tym związana równowaga duchowa. Coś takiego też i wydarzyło się
teraz, w tę pełnię księżyca w Skorpionie, w Twoim własnym znaku, że zaczynasz czuć i postrzegać, że trzeba się głęboko nad czymś zastanowić. I już zapowiadają nowy początek, który ja widzę, który ja już widzę. Okay? Teraz właśnie, środek miesiąca, kiedy tyle się dzieje i Uran zaczyna trochę mieszać i pokazywać się, wywoływać niespodzianki, jest inna energia, także zmienia znak, wchodząc do byka na kolejne 7 lat. Wy macie sprawiedliwość, co znowu może być jakaś waga, i jedynkę, początek. Więc sprawiedliwości stanie się zadość, jeżeli nie w sądzie, jeżeli jesteście w sądzie, to karmicznej. I być może, że z wagą. Gdzieś coś się wreszcie pokaże, gdzieś wreszcie coś zrozumiecie, coś się takiego wydarzy, że koniec miesiąca, pełnia księżyca w Strzelcu, jest wieża i pytaj, proś o to, co chcesz. A więc, wieża to jest, wiecie, coś niespodziewanego. To nie jest coś, co siedzisz i kalkulujesz, co się może zdarzyć. Zdarzyło się. I teraz ta pełnia księżyca pokaże, co już nie działało. Z tamtej strony najbliżsi już cię ostrzegali. Nowe zmiany na horyzoncie. Przygotowuj się do tego. Bum, te zmiany następują. I mówią anioły, pytaj, proś, módl się, cokolwiek robisz, medytuj na temat, czego pragniesz, a nie czego nie chcesz. Co nie ma dla ciebie zupełnie sensu. Bum, my obalamy, bo te fundamenty nie były dobre. Budowałeś, budowałaś nie to, co trzeba. My ci to usuniemy. Nie ma problemu. Teraz, wiecie, skorpion skorpionowi nierówny tutaj losowi. Są skorpiony, które są szczęśliwe, w właściwym miejscu, więc was może to nawet nie dotknąć w ogóle. Ale to może być czasami jakaś drobna rzecz. Albo jakiś system wierzeń, marzeń. Coś pokazane, że to sensu nie będzie miało i nic z tego nie będzie. Więc to zależy od osoby. Teraz, kochani, na koniec zapraszam na spotkanie ze mną w Whippany, New Jersey, na Festiwal Zdrowia 21 kwietnia o 10:30. Jeżeli jesteście tutaj, będzie naprawdę super. Zapowiada się naprawdę ekstra. Dużo ciekawych osób. Następnie, moi drodzy, będzie dodatkowe czytanie Wiadomości Anielskie z uzdrawianiem na mojej stronie internetowej pod moje usługi, maj 2018. No i wreszcie, co do niektórych, do zobaczenia na Krecie na początku maja. Także życzę wszystkiego naj. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu. Moje drogie rybki, rybeczki, a co dla nas w maju 2018? No wiecie, od razu muszę na sam początek powiedzieć, że raki i skorpiony miały te wszystkie główne wiadomości na początek, środek i koniec miesiąca w główne arkany, czyli co stać się musi, czego praktycznie nie ma odwrotu, bo ta druga strona, wszechświat, wyższa świadomość pokazywały, czas na zmiany, czas coś zrobić, to nie ma sensu, ale nie. Opierali się, widać, do pewnych rzeczy i teraz kosmos zrobi swoje. Maj, piąty miesiąc, w uniwersalnym roku 11, 2018, więc zmiany, ale tutaj te zmiany albo będą wymuszone, albo jeżeli chcemy zrobić zmiany, to naprawdę będzie nam ta energia bardzo sprzyjała temu. Więc jeżeli ktoś ma robić jakieś zmiany, kochani, w maju, na początek, moje drogie rybeczki, przeszłość, pamięć, wspomnienia. Czyli niektórzy wspominają, co się wydarzyło w kwietniu albo w dzieciństwie. Okay? I chodzi o to, żeby to, co dobre, zostawić, to, co niedobre, wreszcie zamknąć w przeszłości. Dlatego, że obok wspomagająca karta to jest jak wieża.
Z tym, że tutaj to moje uczucie, które jest z tym związane, to jest... Okej. Jeżeli coś jest warte ratowania, to przyjrzyj się temu, czy ma solidne fundamenty. Czy to ma sens, żeby wchodzić w to jeszcze raz. Czyli będą niektórzy wracali z przeszłości i mówili, teraz ja już jestem inna, inny. No, trzeba się temu naprawdę dokładnie przyjrzeć, czy to jest prawda, czy nie. Nikt nie ma takiej intuicji jak moje kochane rybki. Okej. Jeżeli... I wtedy odbudowywać na zupełnie nowych fundamentach. Jeżeli natomiast dwie osoby, bo do związku trzeba dwie osoby, czy to będzie w związku romantycznym, małżeńskim, czy biznesowskim, gdziekolwiek, trzeba, żeby dwie zmieniły się, żeby dwie były na tej samej fali. Bo jeżeli nie, to nic z tego nie będzie. I od razu mówią, to nic z tego nie będzie. Co masz w swoim sercu? Co ci serce podpowiada? To jest ktoś, kto się zmienił i rezonuje z tobą, czy to dalej ta sama historia, która spowodowała, że nie jesteście razem. Okay? Jeżeli to jest, czujecie prawdziwa miłość? Ej, absolutnie. Warto włożyć wszystkie swoje wysiłki, żeby to trzymać. To jest też dla związku, więc jest piękny związek, podtrzymuj płomień. Samo się nie zrobi. Okay? Warto pokazać partnerowi, partnerce, że wam zależy. Jeżeli jesteście wolni, ach, ja lubię tę kartę. Kiedyś miałam sama ten obraz i u mamy w Polsce jest ten obraz. Po prostu ciesz się życiem. Jeżeli poznasz kogoś i czujesz, że wow, czujesz się dobrze, nie planuj niczego jeszcze. Ciesz się tym kimś. Jeżeli nie spotykasz nikogo, nie masz nikogo, nawet nie chcesz spotkać nikogo, tak się czuj. Ciesz się tym swoim życiem. Te róże są po to, że dla skorpionów wąchałam to róże i wiecie, naprawdę, i dla was, kochani, to zrobię. Bo ja tak się czuję. Patrzcie, nawet jeszcze jedna wychodzi. Czyli gdzieś ktoś, my możemy kogoś spotkać, kochani. Ta pachnie. A ta jest śliczna, ale nie pachnie. Więc to jest wiadomość sama w sobie, kochani. Właśnie. Czy to jest to, czy nie jest? Ale ja widzę, że tutaj się zbliżają te róże. No. Nie planować jeszcze małżeństwa. Za 3 dni nie wychodzić za mąż, nie wydawać się, nie elopować, nie uciekać gdzieś za granicę, tylko spokojnie. I tutaj właśnie ten miesiąc może mieć dużo wrażeń. Ja wręcz mam tę energię, taka piękna, ekscytująca, a jednocześnie taka, wiecie, aż dużo dzieje. No i świat spiritualistyczny, nasi najbliżsi po drugiej stronie mówią spokojnie, spokój może nas uratować. Ściskaj drzewa, chodź po trawce, jeżeli już można, wąchaj kwiatki i trzymaj się uziemionym, bo naprawdę może się dużo dziać. Teraz, środek miesiąca, mówiąc o dużo się dziać, mamy po kolei 3 piątki. Piątka to jest zmiana, transformacja. Albo poprzez wewnętrzny konflikt, albo zewnętrzny, albo po prostu już czas, maj numer 5. Co wam będę mówić, kochani? Właściwie ryby powinny przejść największe zmiany. Ale ja widzę, nie te zmiany przechodzimy, bo musimy, tylko przechodzimy zmiany, bo czujemy, że jest czas na nie i my sami decydujemy się na dokonanie tych zmian. Balans. Znowu to grounding, czyli to uziemienie, ten balans jest ogromnie ważny, bo jakaś prawda, albo my mówimy, albo się dowiadujemy, i to, bo to jest miecz prawdy. Także żyć prawdą, bo tu jest serce w środku, czyli co jest twoją prawdą. Będziesz mieć balans i wewnętrzny spokój, żyć w harmonii ze sobą i otoczeniem, jeżeli będziesz żyć własną prawdą. Nie tym, co ci inni mówią, nie tym, do czego ci inni popychają, tylko swoją wewnętrzną prawdą. I ta prawda zwycięży.
możecie mieć do czynienia ze lwem, z rodziną. Też niech ta prawda zwycięży. Jak trzeba zrobić zmiany i odciąć kogoś z obrazka, to patrzcie, nie nożyczki, tylko jest miecz. Po prostu odciąć się od tych wszystkich, którzy zabijają twoją radość życia, podcinają ci skrzydła. No niestety, mówię co widzę. I co czuję? No i jak się zakończy? Pełnia księżyca w strzelcu 29. Wy, kochani, macie... Ja jeszcze wrócę. To, te piątki związane są z tym uranem. Uran wchodzi do byka na 7 lat. Pełen niespodzianki. Ale i dużo będzie destabilizacji przez 7 lat. Trzeba zachować balans. Posługiwać się prawdą, bo prawda zwycięży. I swoją własną prawdą. Mówić prawdę. Słuchać tylko prawdy. To, co rezonuje, to jest naszą prawdą. Co wyższa świadomość podpowiada, to jest twoją prawdą, rybo. Nów księżyca mamy w byku i mamy także Mars, który wchodzi do wodnika, którym się opiekuje Uran. A więc dużo nowości i właśnie takiego braku stabilności. Więc to jest ogromnie ważne, żeby zmiany robić, kiedy jesteśmy w harmonii ze sobą. Nie podejmować od tak sobie, nie wiadomo z czego. Ściskać te drzewa, kochani, w maju już można, ok? I ta piątka na koniec pokazuje, że nie wszystkim to się spodoba, że my te zmiany robimy, że my chcemy dla siebie czegoś lepszego, że chcemy być szczęśliwymi. To jest konkurencja. To jest, inni chcą z nami walczyć, chcą nam coś udowodnić, pokazać. Okay? Mogą nawet podstawiać nogę, a my wiadomość mamy. Okay. Już wiemy o tym i my dalej szukamy i trzymamy się swojej własnej prawdy i balansu. Okay? Także nie daj się nikomu wytrącić z równowagi czy ze swojego życia, bo kiedy staniesz się prawdziwym, to może się dopiero zacząć. Niech sobie mówią, niech sobie robią co chcą. I na sam koniec tym wspomagające jest, pamiętaj, gdzieś się jakiś twój dług, karma odpłaci dobrym. Może ktoś ci zrobić coś dobrego, zrobić prezent, zaskoczyć cię miłą niespodzianką, ofertą pracy, projektem i tak dalej, coś zaproponować ciekawego. Coś, co robiłaś, rybo dobrego, teraz wraca do ciebie czymś dobrym. Ktoś się wypłaca, odpłaca i tak dalej. Jesteś pięknym motylem. Energia, z jaką przechodzisz do czerwca, mimo że tak cię próbują ciągać na wszystkie strony, czy podcinać skrzydła, ty mówisz, ja cieszę się życiem. I przykro mi, że ty się nie cieszycie. Część będzie też mogła spłacić swoje długi wreszcie, więc może być jakaś wygrana, może dostaniemy jakieś pieniądze skądś, jako podziękowanie, jako nagroda, coś dobrego. Może właśnie praca, może nowa praca, coś się wynagrodzi, słuchajcie. Czego życzę wszystkim z całego serca. I zapraszam do Whippany, New Jersey 21 kwietnia na Festiwal Zdrowia, który będzie przez 2 dni, sobotę i niedzielę. Mój wykład 21 o 10:30. Link jest pod spodem. Dużo ciekawych osób, naprawdę warto tam być, kochani. To jest pierwszy Festiwal Zdrowia taki zrobiony tutaj w Stanach, więc wspaniała sprawa. Zapraszam po czytanie z kart anielskich z uzdrawianiem na moją stronę internetową. Będzie pod moje usługi maj 2018. No i wreszcie do zobaczenia na Krecie na początku maja z tymi, którzy tam będą, żeby mnie spotkać, czegoś się nauczyć, dowiedzieć. Buziaczki, kochani, uściski i do kolejnego razu.